Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 8 modułu kursu Podstawy planowania produkcji wyrobów spożywczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Podstawą klasyfikacji produktów ubocznych i odpadów są odpowiednio dobrane kryteria o charakterze fizykochemicznym, biologicznym, technologicznym, ekonomicznym, na przykład źródło pochodzenia, sfera powstawania, kryterium surowcowe, stan skupienia, skład chemiczny, toksyczność, stopień zagrożenia dla środowiska, stopień przydatności branżowej do dalszego wykorzystania. Odpady klasyfikuje się w zależności od źródeł powstawania, stopnia uciążliwości bądź stwarzania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. W problematyce dotyczącej ochrony środowiska odpady klasyfikuje się jako substancje pochodzące z produkcji lub konsumpcji, które zanieczyszczają środowisko. Przyjmuje się, że o szkodliwości odpadów przy ich klasyfikacji w oparciu o kryterium toksyczności i zagrożenia dla środowiska decyduje składnik najbardziej niebezpieczny, który jednocześnie determinuje przynależność odpadów do odpowiedniej kategorii szkodliwości i określa technologię jego utylizacji. Toksyczność i szkodliwość odpadu dla organizmów żywych. Właściwość rakotwórcza substancji odpadowych. Zagrożenie dla wód i gleby na podstawie wielkości dopuszczalnych zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych pierwszej klasy czystości. Zanieczyszczenie powietrza przez odpady pylące wydzielające pary lub gazy szkodliwe i o nieprzyjemnym zapachu. Łatwość zapłonu. Według stopnia szczególnego zagrożenia odpadów dzieli się je na odpady grożące zakażeniem, zawierające drobnoustroje chorobotwórcze, jaja pasożytów i tym podobne. Odpady grożące skażeniem, zawierające substancje promieniotwórcze. Odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska, zawierające substancje uznane przez ministra zdrowia za trucizny lub środki szkodliwe. Surowe produkty i inne materiały uznane za nieprzydatne do wykorzystania gospodarczego. Ze względu na właściwości odpadów, a głównie udział frakcji organicznej, dzieli się je na mineralne, zawierające znikomą ilość do 1% substancji organicznej. Organiczno-mineralne, zawierające 5-50% substancji organicznej. Organiczne, w których udział substancji organicznej wynosi więcej niż 50%. Na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów, odpady w zależności od źródła ich powstawania dzieli się na 20 grup. Są to między innymi odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności. Odpady z procesów termicznych, oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw. Odpady rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów. Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne, nie ujęte w innych grupach. Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych. Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.